Power Rangers dzisiaj. Power Ranger. Fioletowy Power Ranger. Kałabanga. Kałabanga, jestem zielony Power Ranger. Dzisiaj przed wami nie Kamil? Coś takiego, co ty na to? Smarował ktoś coś jakąś papryką? Ja nic. Ja nic, ja tego mocno widziałem. Co? Wysmarowali ci czy nie? Chyba. Kto to wysmarował? Kto z jemu posmarował Monstera papryką? Dawaj kubek. Czas zaczynać. Dzień dobry wszystkim. Ze studia, pozdrawiamy serdecznie ze studia ekologicznego w Białymstoku. Podoba się dla mnie. Dzisiaj przed państwem nie Kamil. Tak. I Little B, aka ksiądz. Usta pioko. Dobra, no. Jedziemy dalej, poszukajcie. Dzisiaj przed nami bardzo fajne dwa rowery. To nie rower. Dobra, to trek, ja wiem. Ja wiem, u ciebie też to nie bluza, to trek. U ciebie stan umysłu, to, u ciebie mózg to nie mózg, tylko trek. Tak. Nie? Więc mamy przed sobą dzisiaj dwa bardzo fajne rowery. Rowery z grupy roweli gravelowych. Czyli szutrowych. Czyli szutrowych, takich z grubszą oponą, z baraneczkiem. Przed nami dzisiaj Specialized Diverge Sport Carbon. I przed nami także dzisiaj Trek Checkpoint SL5. Tomku, tak. Z czego mamy oba rowery zrobione? Z jakich tutaj materiałów mamy ramy przede wszystkim? To jest plastik, znaczy plastik, no plastikowe, karbon. W Specializedzie mamy karbon Fact 9R, w Treku mamy OCLV 500. 500 tam siedzi, dokładnie tak. Czyli mamy... ten podstawowy praktycznie karbon, ale wystarczający. Tak, ale wystarczający. Specu jest jeszcze niższy 8. Rowery w ogóle bardzo podobne do siebie, co zaraz też wyjdzie nam w grupach osprzętowych, co wyjdzie nam w ogóle w budowie roweru. Rowery bardzo podobne do siebie, zbliżone do siebie cenowo. Tutaj za Specialized mamy lekko ponad 16 tysięcy, 16,399. Trek kosztuje 15,999. Tak, 16 bez złotówki, czyli mamy tak naprawdę już no, przy takich pieniążkach niedużą różnicę w cenie. Jeżeli chodzi o geometrię rowerów, to tutaj jeżeli chodzi o Diverge'a, to Diverge jest trochę krótszym rowerem. Ja mam 1,66 m. Tu już stoi przed nami 52 i... Czwórka. To jest czwórka? Exactly. Czwórka. To jest rower dla mnie. 54. Według szosowych standardów moim rozmiarem jest 52. Okazuje się, że na Diverge'u Diverge jest na tyle krótki, że bardzo się dobrze czuję na 54. 52 to jest taki malutki rowerek, ona jest króciutka. Z kolei już Trek, jeżeli chodzi to o rozmiarówkę Treka i jeżeli chodzi o całą geometrię Treka, mamy tutaj oczywiście rower już w standardowej takiej rozmiarówce, czyli 54 będzie dla osoby o wzroście mniej więcej ile? Metr 70? Dla mnie. Dla takiego tamka, ile 1,75 m. 1,75 m, w sam raz rower właśnie dla nie Kamila. Jaką mamy tu grupę sprzętu, Tomek? Wiecie co, on stoi na GRX-ie 2x11 i to na pełnej grupie GRX-ie i korba w jednym i w drugim jest GRX-a w rozpiętości 40 ile? 6x30. 30, tak. A kaseta 11x34. Ale jest jeden myk. I to przemawia ze specy moim zdaniem. Zdecydowanie. W specu mamy środek supportu na BSA, czyli wkręcane miski, a w trykusiu niestety mamy press na pressfit. Pressfit jest wciskany w ramę, a BSA jest na gwincz. Tam jest taka tulejka aluminiowa, ale to już mówiliśmy. I się wkręca po prostu miski jak kiedyś w ramy aluminiowe. Jest to wygodniejsze, bo nie ma możliwości uszkodzenia ramy, nic nie trzeszczy zazwyczaj. Przy serwisowaniu jest to plus, ale także jeżeli chodzi o samo użytkowanie, tam nie dostanie się tyle kurzy co do pressfitów też, nie? No. Tam, no to jest ogólnie... Ale przez to cięższy jest, ale dobry, przez to jest tulejka. Dokładnie, liniowa. Przez to będzie łapy cięższy. Też mamy GRX-a, a i teraz tutka będzie, bo Little B, aka ksiądz nie wie o tym. O czym nie wie? Klocki takie same są? Nie, tutaj mamy, tam mamy z radiatorami, a. Mamy zwykłe. Tarcze hamulcowe? Ja wiesz, tarcze hamulcowe, tam mamy lepsiejsze, tu mamy gorszejsze. Mamy Ice Technology. A tam mamy zwykłe takie blaszanki, jak ja to mówię. Tak, zwykły metal bez żadnych dodatków. Co jeszcze? Tu piasty na maszynach siedzą, bo radiatorze odstawiam, w specu też. W specu też, wiecie tak. Co, to ta sama piasta chyba jest nawet. No to jest to samo. No. Tak, ale Trekuś ma jeszcze dwie ważne cechy, co pan operator potem pokaże. Tak, zdecydowanie to pokaże. Koła, tu jest wajcha, nie trzeba klucza mieć imbusowego, żeby to koło zdjąć. Tam jest sztywna oś, ale tutaj sztywna oś z wajchą. Z wajchą, a tam masz na imbusa w tym żółtym. No tak, i jeszcze jedna rzecz,
Trek ma z tyłu regulowany hak. Można odciągnąć i wstawić większą oponę. Ale Spec z kolei u siebie się chwalić, że też może sobie wstawić większą oponę. Mało tego, Spec chwali się tym Treka nie dotarłem do takiej informacji, że możemy zamontować koło 27,5 cala z maksymalną oponą 2,1. Tutaj chyba nie wiem, czy może. Tu nie wejdzie, Trek nie informuje o takich rzeczy. Ale no. Jak rozsuniesz koło tylne, to jest stabilniejszy rower. No ja wiem, no bo jest dłuższy, wszystko jest dłuższe, wszystko ma większą rozpiętość, jest dłuższe, jest bardziej stabilne, no oczywiście. W Specu macie sztyce, jest aluminiowa czy karbonowa? W Specu jest karbonowa, tam mamy aluminium z tego co pamiętam. Aluminiowa nakładka na maszt karbonowy jest. Aluminiowa nakładka na maszt karbonowy. A w Specu macie, tak jak mówisz, sztyca karbonowa, no, ale jarzemko aluminiowe jest. Jarzemko jest aluminiowe, tak. To jest takie oszukańskie troszkę. Kiera, w Specu moim zdaniem jest fajniejsza, bo jest ta flerka taka wygięta. Szeroka jest taka, no. Tak. W Treku jest ona taka bardziej przypominająca tą szosową. W Specu macie Future Shocka z przodu. No, o tym zaraz powiemy. Ugięcie 2 cm, ale bez blokady, tam są 3 sprężyny. Ale w Trekusiu macie Isospeeda. To jest chyba główna różnica między tymi rowerami, taka najbardziej rzucająca się w oczy, że... A żeby zrobili dwa w jednym. Żeby z przodu jeszcze Isospeed był. No i zrobili tego, no. Ale, bo w domainach to jest. No w domani jest. Ale no. Żeby tu zrobili Future Shocka i dali Isospeeda, to takie fajne by było. No ale to jest Speed, to jest Spec, a to jest Trek, to... To Trekospec może być. Trekospec. Czekamy na pracę razem. Pana Johna Burke i Mike'a Siniarda, żeby Trekospeca zrobić. Czyli byłbym John Siniatra i Mark... Hybryda taka. Tak. Hybryda. Czyli ten tylko w jednym kolorze występuje? Tak, a ten twój w ilu kolorach? W trzech. Ale mi się tamten bardziej żółty podoba, bo jest w połysku, ten jest. Kurczaczkowy ci się bardziej podoba? Chociaż to satyna mówią, no. Kurczaczkowy ci się bardziej podoba? Kiedyś miałem włosy takie. Kurczaczkowe? Miały być blond, wyszły żółte jak słońce. Ale już nie masz włosów. Ale miałem kiedyś. A powiedz, nie możesz o oponach powiedzieć, jakie wejdą. Opony. To już troszkę powiedziałem, jeżeli chodzi o Speca. W Specu nam wejdzie do koła 700, wejdzie nam 47 opona. Ale też mamy opcję zamontowania w Specu kół 650B, czyli 27,5 cala. I tam wchodzi maksymalnie opona 2,1. Jeżeli chodzi o Treka, Trek ma tutaj według strony producenta, według tego co Das Trek informuje o tym, ma Trek troszkę mniejszy zasięg tej opony, bo w maksymalnie 45 w 700 nie informuje o możliwości zamontowania kół górskich. Tu siedzi 700x40C, w Specu siedzi 700x38, tu siedzą gier jedynki Timisu. Isiu. A tam siedzi Pathfinder, Speca opona, jedna i druga. Jedna to jest Speca w Specu, w tym siedzi Bontradwera. Jedna rzecz jeszcze, do której ja bym się przyczepił. No. W Specu mocowanie hamulca hydraulicznego przód idzie w widelcu, potem pan kamerzysta to pokaże, a w Treku idzie na zewnątrz, kabel. Nie ma wewnętrznego prowadzenia. Ale ma to plusy i minusy. W razie urwania albo szybkiej zmiany, chociaż tej takowiki czy odmija, ale tam estetycznie wygląda to w Specu. Nie, no tak, no ale jak wiesz, nie będziesz przeciągał na trasie, jak ci urwie, nie wiem, coś chociaż... Nogę na przykład, jak ci urwie i co wtedy? No jak ci urwie nogę, to wracasz z jedną nogą, masz jeszcze jedną do pedałowania, no tak? No. No, a tu paskiem czy coś i... Jedziesz... A tu masz jeden hamulec z tyłu. A tu masz jeden hamulec. No oczywiście, a propos hamulców, to w standardzie flat mount. Tak, to jest flat mount. Hydrauliczne są i korba nie na kwadrat, to trzeba wspomnieć. No, no tak, bo powiedzieliśmy, że korba no, jest... No, ale to wiesz, hydraulika jest. No tak. No i co tu jeszcze? U mnie miękka owijka. A tutaj jest owijka twardziutka. Twardziutka, ale można wstawić sobie takie wkładki Isozone, wiem, że i Trek to ma i Spec to powinien mieć, w Bontriderze generalnie. Mhm. Wkładki żelowe montuje się pod owijkę, wtedy bardziej miękko się robi. Wiem, że takie na pary śrubę montowali kiedyś. Mhm. A ile masz miejsc na bidony? W Specu? To ja widzę dwa miejsca. A ja widzisz trzy. A w Treku, a gdzie jest jeszcze? Raz, dwa, trzy i tu nawet cztery. Ale to ja mówię o Specu. A ja o Treku. O Treku, w Treku są cztery. Na dole i nawet jest. Od spodu masz. Tak, no, na dole jest, na środeczku są no dwa to miejsca. Patrz. No. Tutaj, no. Tu bidon, no. Tu bidon i tu bidon. I tu bidon, bidon. No mówię cztery. Cztery, tu trzy. Nie? Tu dwa, nie, tu dwa wchodzą, tu. I tu, i tu. No dobra, tu trzy. Czyli u mnie więcej wejdzie. No u ciebie więcej bidonów wejdzie. Musimy powiedzieć jeszcze o Isospeedzie, tak naprawdę, bo to troszkę nam umknęło. I o elastometrze Future Shock. Tam sprężyny masz. Tu jest Future Shock 1,5 i w środku siedzi taka sprężynka, gdzieś takiej wielkości mniej więcej.
Można ją wymienić na twardszą, na miększą, bo tutaj zwykle jest montowana ta średnia. My to na twardsze, ja na to większe. Ja to na twardszą bym zamienił. Ja na miękką, bo ja filigranowy zawodnik i chcę, więc nie mogę mieć takiej tej. A ja ulaniec. A ty ulaniec. Izospit, no to już była mowa, jak to działa na filmikach, w którego jest to bardziej pokazane tak naprawdę. No i osobiście, gdybyś miał wybierać między tymi dwoma systemami, czy wolałbyś miękko w rączki, czy, przepraszam, że muszę to powiedzieć, ale czy wolałbyś, Tomek, mieć miękko... Chyba miękko w rączki bym wolał, niż miękko w pupę. Niż miękko w dupkę, tak? Okej. Okay. No. A ja wiem, że to źle zabrzmi w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, ale ja, mi ciężko się zdecydować. Nie wiem, co powiedzieć. Osobiście przejechałem się trochę na tym Future Shocku dzisiaj i nie jestem jakoś tak osobiście do tego do końca przekonany, ale wydaje mi się, że jest to fajniejsze rozwiązanie na pewno niż w Treku, bo w Treku tam nie ma mechanizmu, który działa. No bije po łapkach tutaj. Tu bije po łapkach. I działa, wiesz, bo masz i miałeś szosę Treka, no tak, to tak, wiesz, tak, działa Górala i to działa. Ale no. Tu ludzie mówią, że rewelacyjnie działa ten ISO, ten Future Shock. Future Shock. Tu mamy model 1.5 bez tego pokrętła. Bo no 2.0 już ma pokrętło, który trochę kompresuje i rozpuszcza nam tą sprężynkę. Od spodu jeszcze na ramię powiedz, że jest guma w jednym i w drugim od kamieni, żeby nie obijało. Tak, tutaj mamy taką gumeczkę fajną. Guma jest ważna. Guma jest ważna w gravelach, no bo mamy fajną karbonówkę, ramkę, prawda? Ładniutka. Nie tylko w gravelach. Ogólnie w górskich też rowerach, tak? No ale w szosie masz? W życiu jest ważna. Osłona na dół, na co? Nie rozumiem. Nie. Guma jest ważna w życiu. Matko Boska, dobra. Cicho, bo on będzie musiał wycinać. Kiera jest aluminiowa w jednym, w drugim. Wiecie co, jeszcze a propos speca. Tam macie większą, moim zdaniem, większe pole do popisu ze sztycą przy wyciąganiu. No tak, no bo tutaj jest tylko ta nakładeczka. Tu jest nakładka, która was ogranicza, bo ona też musi ileś tam wejść na ten maszt, żeby go 4 litrami nie połamać. I no, nie mówię o rękach. Dokładnie tak. Tomek, ogólnie, gdybyś ty, Tomek, miał wybrać sobie z tych dwóch rowerów któryś rower, to który byś wybrał? A u mnie serce mówi Trek. A dlaczego? Serce mówi Trek, a rozum mówi spec. A dlaczego z Treka byś wybrał? Bo mam bluzę Treka. Bo mam bluzę Treka. Ja wiem, że masz bluzę Treka, dobrze, ale tak jakby z technicznego punktu widzenia. No bo lubię to, nie, tam mi geometria nie bardzo w tym diverdu leży, wiesz? To co ja ci powiem, że ja mam zupełnie na odwrót. To możesz ty kupić 54, ja kupię 54 i będziemy się wymieniać. Będziemy się wymieniać, tylko tu jest mniejsze 54, ale w każdym razie mi z kolei serducho podpowiada spec. A rozum Trek, nie? A rozum mi podpowiada Trek, bo ogólnie bardziej mi się kolor podoba w Treku zdecydowanie. No mi spece. No ja kurczaczkowych jakichś barw nie lubię. To zobaczymy, jakbyś tu musiał czyścić. No to wiesz, akurat ja z czyszczeniem... Ja już miałem matowy rower. Domyślam się, aczkolwiek z tyłu mi się podoba ten system montażu tego koła i że można sobie do tyłu je odciągnąć, sobie trochę wydłużyć rower. No i mówię, miałem Treka do Mani, miałem rower z Isospeedem, mi ten system bardzo osobiście odpowiadał. No i ja bym osobiście brał Treka. Teraz pytanie, bo cena jest podobna, rzeczy są podobne, grupa sprzętowa identyczna, dosłownie copy w klej jest. No ten ma tarcze lepsze. Ten ma tarcze lepsze, no ale mówiąc o hamulcach, mówiąc już o modelu hamulców, o modelu korby i tak dalej. Który będzie lżejszy? Obstawiam speca. A ja obstawiam Treka. Czas się przekonać. No jak obstawiasz, proszę księdza? To jest rozmiar 54. Tak. 7 będzie, czy więcej będzie? Ja nie wiem. Nie wiem, tu jest moim zdaniem 7,65? Grubo. Grubo? A ty ile obstawiasz? 8,5. Tak? No to sprawdźmy. To weszaj. Pan kamerzysta podejdzie. O matko, jedyna. Matko i córko. Poczekaj chwilę, bo ja szczytowałem. 9600. Jakby nie było, to i tak wygrałem. A ja widzisz, ja tak czy siak chciałem... A gdzie tymi skarbkami? Na stronie Treka jest tyle podane dla 58. To ja w szoku. Dobrze. A ten Treczek... Dawaj żółty. Tam było ile? 9600, tak? Jak tam było 9600... No. Dobra, uwierzę ci, że jest lżej, ale nie wierzę w to. To uwierzę czy nie wierzę? Nie, w sensie pójdę za tym tropem. Tu będzie... 8900? Ja mam słabą wagę w rękach strasznie. W końcu wygrasz w ważeniu. 9200. Nie z Kamilem, ale... I co ja mówiłem, że jest cięższy? Mówiłem ci, że jest cięższy, mówiłem ci, że o, jest cięższy. O matko i córko. Mówiłem ci, że jest cięższy. Mówiłem ci, że jest cięższy. Kolego. Droższy. Jest cięższy.
No ale a wiesz, tam, no ale a ma... tam nakładkę jak wymienisz, to będzie lżej. A jaką? Ona ma... Jest karbonowa nakładka? Jest, 6,5 stówy kosztuje. Okej. Ale lżej jest. Waga tutaj 10,16. 10,160. 10,160. A tam 9,600. 9,600. No to jest spora różnica. Dramat. Słuchajcie, to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo serdecznie dzisiaj za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że materiał wam się jak najbardziej podobał. Zapraszamy do zostawienia subskrypcji. Zostawienia subskrypcji. Łapek, do subskrybowania tak. kanału. Do łapek. Dzwonków. Dzwonków. I że na paletach gotowe do jazdy wysyłamy. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.